Jak tu się naciska? Co? No nie. No to ja umiem. Siemanko. Siemanko. Idziemy na pocztę biblioteczną. Do biblioteki, bo tam się paczki wysyła. Idziemy. Dzisiaj jesteśmy typu niechowający się obaj. Tutaj o. Karol. Pokazujemy wszystko. Ja też niechowający. I po prostu idziemy. Idziemy na pocztę, a później idziemy na przechadzkę pod fajne miejsce. Fajne takie. Fajne. Nie wiem jeszcze jakie, ale fajne. Za każdym razem samochód przejeżdża. Zawsze trzeba wstawić ciemne tło i dźwięk, pokazać, że jedzie samochód. Żeby 10 minut było. O. Kolejka znowu do Tesco Express. Już 27 dzień. Tak? W sumie nie wiem, ale... O tam, 25 dzień powiedzmy. Buty mi się ślizgają, typu ślizganego, trochę mokre są. A babuszka Gierciuszka? Gołębiuszka. O. A, soczuszka. Soczuszka. NONI! Dzień bez wielbłąda. Dzisiaj ludzie nie wyprowadzają wielbłądów. Nie wyprowadzają dzisiaj wielbłądów na spacer, ale może kiedyś znajdziemy. Ale nie pokażemy. O. O, to nie tutaj. Kolejka. I co? Dobra. Boże, wysłanko. Chciałbym powiedzieć, że poczta mnie trochę zawiodła. Zamknęli drzwi otwierane same. Ja musiałem sam popchnąć drzwi i teraz muszę przejść z wirusem. Tego nie dodam. Chodź, chodź, chodź. O, tak. No i Nakita. Chciałem powiedzieć, że już wysłany i w ogóle. O, on tak do mnie. O. A, tam ty mi wyjdź. No, poczta nas zawiodła. Nie tak jak Pet Shop. A, no tak. Pet Shop super. Tylko 8 osób w środku. Biblioteka do wysyłania poczty nie jest fajna. Zamykają drzwi, co się otwierają same. I trzeba dotknąć klamki. O. O, o. Ale super, super morze. Dzień super wieczny mało. Możemy się wpierdolić na skały. No. Chyba jest odpływ albo dopływ. Wiecie, że jak woda już odpływa, to już nigdy nie wraca. Nigdy to sama. Nie, to już inna woda. Gdzie idziemy, w którą stronę? To w stronę zamku, tak? Tak, tak. Zamek typu fajne miejsce. Zamek typu Harry Potter prawie. Piasku dużo. Kamyczki. Nie ma turystów. Nie, tam pani zamiata kamyki przez całą tą. Ja, ale pani fajna. Co to jest pan? Może być i pani, no. Może pan jednak. Nie widzę. Bardzo ciężko poznać. Zaraz zobaczymy. Teraz odkurzanie, kawał o odkurzaniu pustyni z piasku nie jest śmieszny, bo tutaj pan robi prawie to samo. Dejo. Kurde, w sumie nie ma słońca, ale gorąco. Ej, serio, kurwa. To fioletową bluzę masz, kurtkę. Fioletowa kurtka. No. Woda się boi koronawirusa. Uciekła. Ciekiniela. No. Fajne. Tutaj, nie tu, tylko tam, jest lip licking. Tam sprzedają smażone sigule, aka mewy. To one teraz się wyjdą. A my? A my to przytulajmy się. Ja wam pokażę ciekawostkę. Tutaj jest Hogwart, kawałek. O, faktycznie. Tak, tutaj. Proszę bardzo. Tutaj Harry Potter chodził. Tutaj, tu się Harry Potter uczył. A wiecie co tu było? Może nie dokładnie w tym miejscu, ale tam bardziej. Hagrid łódką wiosłował, żeby Harry'ego Pottera do szkoły przywieźć. Wcale nie zmyślam. Aha. To jest prawda, której nie znacie. Right then. Right. Okay. Gryffindor! Ja wam powiem tak, boisko do Quidditcha gdzieś tam za zamkiem, a tutaj Harry Potter był. Żeby wejść na pole do Quidditcha, trzeba przejść przez magiczne drzwi. Ale nie znamy jeszcze tego zaklęcia. Już wiecie, dlaczego na pociągowni był tylko jeden tor. Dlaczego? Oglądałem Harry'ego Pottera, wiem. Aż tak jest tak ciepło, że w sumie tak... Ale nie, że jest tak... O? Tak sucho w powietrzu, aż dziwne. Takie zaklęcia chyba używali. Zaklęcia używane. Tutaj mamy ruiny. I fajne są. Bardzo stare. Ja wam pokażę, jak stare są. Nie dotykamy poręczy. Poręcze są niedotykane. Powinni w ogóle wywalić te poręcze. Powinni, bo zarazki. O. O, musimy blurować, bo tu są tytuszki. O. Garden of... Wiesz, że ja w sumie... Znaczy byłem tu, ale nie czytałem tego? Powiedziałem, wiecie co wam powiem? Że jestem tu i dalej nie będę tego czytał? Był tutaj, ale nie czytał. Muszę pokazać na siebie, bo wiatr wiał. I tak o. Wsiądźmy sobie na ławeczce. Na powietrzu. O. O. Znowu morze pokazuję. O. Przepatrzeć morze. Ludzie na skałach, Mateusz. Skały na ludziach. Ja wam powiem tak, jest tak czysto, jest tak tutaj czysto, że widać wieża Eiffla tam z daleka.
O tam, patrzcie tam. O. Bo prawda jest taka, bo wy nie wiecie, ja wam powiem. Ziemia jest płaska i prawda jest taka, że jakby tam nie było mgły, bo mgła jest, tak jest, jakby nie było. To jakbyście tam patrzyli, to byście swoje plecy zobaczyli. Bo wiadomo, że jak ziemia jest płaska, to się wszystko widać. Z jednej strony jest lustro i z drugiej strony jest lustro. Więc jak się spojrzysz, to zobaczysz wszystko. A czy wiecie, że jak patrzycie w lustro, to nigdy nie widzicie teraźniejszego siebie? Wszystko okulkulowane. Patrzcie, pokażę wam. To jest robak. A to jest jak nie ma robaka. Frajer. Fajnie, Piotrze. No. Robak ty. No, robak. Frajer też mi siedział na czole. Dobra, idziemy, kurwa, my gryzą. Idziemy dalej w zamek. Stonehenge. Tu, gdzie te kamienie, to były normalnie krzesła przy stole. Tu się siedziało i tam siedziało się i tam i tam. A wszyscy wiedzieli, że w średniowieczu każdy miał swojego niedźwiedzia albo lwa. W Walii to był smok. A tu wam pokażę, tutaj była dziura. Jak ktoś był niedobry, był nunu, to się do smoka wrzucało, żeby zjadł. Tak było. Idziemy do więzienia. Tu są kraty, za kratami jestem. W międzyczasku. O, tu schody, do nieba są. O, mam nadzieję, że wam nie wieje, podmucham. I ja wam pokażę tak, o, tak jak on mówił. I jak była dziewczyna niegrzeczna, to się o tą wrzucało. I ona nie wiedziała, co się dzieje. A tutaj było rodzinne zdjęcie w tym miejscu. Było rodzinne miejsce, zdjęcie. Tutaj była komnata jednej z bab. I tu miała wyjście, pokazanie na świat. I tędy można było przekazywać jej jedzenie. Idziemy szlakiem Karola. On wam pewnie też edukuje na was, jak to jest, jak to wyglądało, kiedy ten zamek był piękny jeszcze. Nadal jest piękny, ale nie jest piękny tak, jak był. O, nie wiem, gdzie on jest. Idę pod wiatr, już znalazłem. Nie wiem. Już znalazłem go, o tam. Chyba nie wiem, czy mnie szukał. On poszedł do domu nienożycy, tam. Nie wiedziałem, że takie siatki mieli kiedyś. Średniowieczne siatki. Uwolnij mnie z więzienia, bo w więzieniu jestem. Muszę go uwolnić. Bo kraty tu są. Ja nie mogę wyjść. To weź przyjdź obok. No dobra. O, wypuścił mnie z więzienia. Robaki, tak jak siusiaki, gryzą. Robaki gryzą. Atakują nas, robaczki. Widzicie, ile my dla was robimy. My dla was się poświęcamy. Robaki nas jedzą. Ale dla nas to nic nie robi. Dla ich. Jak nie będziecie wychodzić, to my wam pokażemy wszystko. Wszystko pokażemy. Nie wychodzicie z domów, bo dla ich robaków, dla ich robaki, to dobrze jest, jak wychodzicie. Zróbcie im na złość. Tajemnicę wam pokażę, patrzcie. Jadzie. Wyjście za zakrętu. O, patrzcie, średniowiecze to kłamstwo. Prąd mieli. Mówili, że nie mają. No, pokaż go. Kurde. Robak, poświęcę się dla was. Ale zimne powietrze. No. Zimne tak. Powietrze na k***a nam. Tak, jest, tak jak mówi. Ludzie poduszki wrzucają. Tu nie są biedni ludzie. Tu jest hełm poległego żołnierza, taki duży. A babuszki tak, co oni nam robią? Jak nie wiedzą, co mówię, to nie, to lepiej. To są alfabetami. Alfy i bety same. O. Rolnik zawsze odważny. O k***a. Stary. Tak dawno nie chodziłem, że kolana nie działają. Rolnik zawsze odważny. Jaki ładny widok. Zobaczcie, w Anglii mają nawet takie łódki, co to po piachu jeżdżą, po kamieniach sobie. Bo jakby nie jeździły po piachu, to by tu przecież nie stały. Zapachniało mi Bałtykiem. No, jakbym był nad Bałtykiem. Śmierdzi. Nóżki biegane. Są w sumie tak fajnie, a tak trochę nie. Jak to? Może tak mało ludzi, ale tak. Pogoda fajna. Ale wiesz. I w sumie nie jest fajnie. I jak to Karol powiedział, cieszymy się, ale tylko w środku, żeby nie widzieli. Patrzcie to, zobaczcie. Anglia nie jest przygotowana. To trzeba pokazać. Gdzie jest social distancing? Obok siebie stoją i nie 2 metry. Tutaj ludzi asemblują. Nie pochwalam, tak nie można ustawać ludzi obok siebie. Fu, woda, jakbyście nie widzieli, w stanie płynnym jest. Tam drapieżniki czekają na jedzenie, czekają, a my im go nie damy. Ale masakra tych robali tyle. Tu, nie? Czy tam chcesz przez mostek przejść tam? Przejdziemy przez ten mostek, no. Myślałem, że tędy chcesz iść. No dobra, tam jest fajny. Dobra. Tam jest fajny mostek. On się rusza. Tu deski wam fajne pokażemy. Dobrze, jak się tam skakałem, bo się bała. A to coś mówiłeś. Jestem rowerem, pokazuję wam, w tą stronę idę. Łamie prawa. Tutaj niedawno zdarzyła się tragedia. Spał, pochrapał i przyszedł ktoś i mu włosy ukradł. Na perukę. Dostałem żadnych pieniędzy za to. Nie dostał. Podczas snu mu ktoś ukradł. Ale ja nie mówiłem o tej tragedii. Mówiłem o innej tragedii. Tego nie nagraliśmy, ale to są fakty. Tutaj sigule, nie, wrony, zjadły gołąba. Gołąb był jedzony. To są drastyczne widoki. A tam, pokażę wam, tam, gdzie ten osrany samochód niebieski, gołąb był jedzony. Jedzony był jak nic, patrzyłem jak jedli. Teraz wam pokażemy straszny most. Tam. Straszny most tu jest. Jak się idzie, to czuć. Że idziesz? Bardzo trudno. Bardzo trudno. Jak idziesz, to czujesz, że idziesz. Wszystko się rusza.
O tak o, jak podskakujesz. No, podskacz jeszcze. Idź tam, idź dalej, bo załóżmy, że ja się boję. Ja będę czuł, jak się trzęsie, no skar. Widzieliście? Trzęsie. A weź tupnij jeszcze. Jestem atakującym. Wieje wiater. O, tu się zaczął chwiać dopiero. Siguli frajery. O, patrzcie. Wronę ma kamuflaż. Myślisz, jest niewidzialny. Widzicie tam tego czarnego tam? To nie jest sigul. Ale sigul, ja myślę, że to jest sigul. O. O. Tutaj ten pan nie wierzy w taksi, bo go nie ma w środku. On nie wierzy, że taksi jest. Ja chciałbym wam powiedzieć, że taksówki są bardzo miłe, ale jak trzeba zapłacić, to już są niemiłe. O, w rękawiczkach w samochodzie sobie kieruje pani. Tak. Pokażemy wam dzisiaj bunkier. Bunker będzie pokazywany dzisiaj, ja wam pokażę. A tu wieje. Patrzcie, co my robimy pod górkę. Idziemy dla was. O, robak. O, nie ma. Już robaki zabijane. A wiecie, że po walizku halen to jest salt? Znaczy sól? Jeszcze raz, poproszę. Trzy języki naraz, zgubiłem się. Zrobię tak o. Wszystko słychać, wszystko widać. Pewnie widać, ale nie słychać. Chociaż sobie tak o. Osłona. Osłona. Ja no, powiem wam, że nie spodziewałem się tego ataku wiatru w tym momencie. Dzieciara wandala. Dziecioch wandaloch. Widać, że wyrośnie na psuja. Na gagatka. Na nic ponia. Noni! Gagatek nic pani psuje, przydal, chodnik psuje. Ja powiem tak, gorąco, kamera gorąca, ręka spocona. Nie spodziewałem się, że po siedzeniu w tydzień w domu ja mogę chodzić jeszcze. Chodzenie to jest bardzo trudne. O, tam jest bunkier, to mnie przeszliśmy obok bunkiera. A jak nie wyjdziemy ze złej strony, wyjdziemy? No. Pitu piu. Zadanie zrobione. Ale gdzie te mewy, kiedy potrzeba? Kiedy robaki latają, to one mają w tyłku to. Bo mewy w Anglii tylko śmieci jedzą. Mewy to robaki. Ludzie się bawią, sprzątają. Bardzo dobrze używają czas wolny, który jest bardzo potrzebny. Robale, znowu. Tu się idzie. Idźmy. Dobra. Nagrywam. 2 metry do ciebie. Tu się ptaszki bawią. Ja też się zaraz mogę pobawić. O, poleciały. Chowalnego się bawią. A, widziałem go. Znalazłem ptaszka. Aha. O, bunkier, mówiłem. Lepsza podróż, fajna. Co? Jaki bunkier tu? No, ja wam powiedziałem. A droga jest tak tajna, że nawet my o niej nie wiedzieliśmy. Nie. Tak było. Tam bunkr. Cel naszej destynacji tam daleko. Ale na razie pokażemy wam. No nic tu nie ma ciekawego, fajnego. Z tym bunkrem. Ale bunkier, no. Idziemy tam, gdzie wieje, żeby wiało. Żeby ten jeden, co mówił, komentował, że mu się nie podoba, że mu się znowu nie podobało. Do ciebie mówię, wiesz, o, do kogo mówię? W słuchawkach, ty, gościu. Dymy będą robione zaraz. Ale fajne. Poręcze to oni powinni usunąć z całego świata, bo wtedy ludzie przynoszą niepotrzebnie zarazki, dotykając poręczy. W bucie mam swędzone. Kamienie zebrane zostały, ja będę rzucał na odległość. Odważny. Albo głupi. Patrz, ja zrobię plum kamieniem. No, rób plum. Prawie mi się udało. To teraz telefonem rzuć, no. Pokaż, jaki jesteś bogaty w tej Anglii. Dobra, jutro. Delfin utopiony. Delfina zabił. O, mucha chodząca, tu. To jest plaga much. Złapaliśmy Anglię na gorącym uczynku. Muchy puszczają, żeby ludzie jadły, żeby z domu nie wychodzili. Twoją drogą to fajne tekstury mają. O, tu w drugą stronę strzałka. Podchody, bawione. Podchowionka. Zjadłem coś. Teraz przerwa, widzimy się później. Bum! Sklep, Home Bargains. No dobra. Dziwne. Energia wykupiona. A tych czerwonych nie ma. No tutaj można kupić kotki. Dwie kotki za 1 funt, czyli koło 5 zł. Czyli za 2,50 masz jedną. Więc będzie można upiec bułeczkę i zrobić hamburgery. Wszystko normalnie, jakbyśmy sami robili. Patrzcie, tą sałatę sam posadziłem, a sklep mi tylko woreczek spakował i mam. To moja jest. Bo tutaj jest takie prawo, że jak robisz własne rzeczy, to trzeba pójść do sklepu, żeby ci zapakowali i żeby zapłacić za to. O. O! No! Chodź! Aha. Który to już raz? Patrz, ktoś kredą wymalował. Ale się dużo napracowali. Kredą. Dzisiaj profilnie wchodzone. To tak, mam powiem, że misja zakończona powodzeniem. Niedługo burgery robione. Energia w puszkach i inne takie fajne sprawy. Piwo to darmo. Dom z buta otwierany. Wszystko już zrobione. Ja bym chciał wam podziękować, że oglądacie. O! No dobra. Na koniec taki TikTok challenge.